codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No i witamy bardzo gorąco w imieniu naszego prowadzącego Jarka Adamka, chociaż niech on sam przywita może. Dzień dobry. O, jest. Proszę bardzo. Dzień dobry. Cześć Jarku. Dzień dobry. A gdzie ty tam mówisz, Jarku? Mówię dzień dobry. Do blatu mówisz. Bo sobie tutaj przekrętła. Głowę mam nisko dzisiaj. Dzwoni ktoś, może odbierzemy, co? Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. To jest sprawa reportera, tak? Tak jest, słuchamy pana. Niech pan mi powie, chodzi mi o drogę ze Święciechowy do Gołanic. Konkretnie o krzyżówkę tutaj zjazdową na Krzycko. Czy tam można się postarać o znak stopu dla tych wyjeżdżających z Krzycka? Jeżdżę tą trasą codziennie, przynajmniej kilka razy dziennie. Tam non-stop wymuszenia są, jeśli chodzi o wyjazd z Krzycka. Żona miała wypadek w piątek. Na szczęście nic się nie stało, ale tam na tej krzyżówce non-stop są jakieś wymuszenia. Wiem, że tam był plan wykonania ronda. Nigdy do tego nie doszło. Mhm. I zastanawiam się, czy jest możliwość ustawienia tam znaku stop. Dobrze. Do Zarządu Dróg Powiatowych pytanie przekażemy. Zobaczymy. Myślę, że tam, jeżeli tak jak pan mówi... Tam bardzo często wypadki się zdarzają na tej krzyżówce. Mówię, w piątek żona miała tam wypadek. No byłoby bezpieczniej na pewno, gdyby tam znak stop był. Nie byłoby wymuszeń, może mniej wypadków by było. A wie pan... Ja tak patrzę na tych, co to niby mają stop, a i tak nie stają. Ale dobrze, oczywiście do Zarządu Dróg Powiatowych prośbę przekażemy. Jak się ustosunkują, no to nie gwarantujemy. Dobra, okej. Okay. Droga Leszno, dziękuję bardzo. Będę wdzięczny. Gołanice, wyjazd z Krzycka. Rzeczywiście spory ruch z Krzycka jest na tę drogę, więc pewnie trzeba by tych kierowców może rzeczywiście uczulić. Dziękuję panu. A nasz numer to... 65... 529-5529. Jak też ładnie wam to poszło. Jak weekend minął, szanownym? Bardzo. Minął. Pozytywnie? Pozytywnie albo wcale. Coś pożytecznego zrobiliście? Oczywiście, że tak. Wyspaliście się chociaż? To nie byłoby pożyteczne. Jak to nie? To jest bardzo pożyteczne. Dla słuchaczy jest pożyteczne wtedy, bo nie jesteś taki, wiesz, ospały na antenie. O. Takie jesienne ja są zawsze szkoły. Ospany, ale dobrze, no dobrze. Jesteś jesieniarą? Taką? Bardzo jestem. Kocyk, książka. My jesteśmy skorpiony, to my jesteśmy z jesienią za pan tak. Brat i pani siostra. Bardzo. No dobrze, to się dzieje. Dobrze, bardzo fajnie. A jak tam państwu minął weekend? Co ciekawego robiliście? Co ciekawego zauważyliście? No pan słuchacz poprzedni miał nieciekawy weekend, bo mówił, że właśnie małżonka kolizję miała. To nie jest fajne, nikomu nie życzymy. A teraz dowiemy się kolejnej sprawy, tematu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym się zapytać, może by mi jakiś pan policjant powiedział, albo ja jadąc ze Szczyrzewic na tym rondzie tu koło basenu, koło wiaduktu, jadąc ze Szczyrzewic, chcąc zjechać na basen. I teraz, no bo przed chwilą jechałem i samochód, który jedzie z wiaduktu i chce jechać do Święciechowy, od razu wjeżdża przede mnie i skręca z tego drogi na basen w lewo na Święciechowę. Czy jest prawo, żeby od razu wjeżdżał na to rondo z tego miasta, bo już tam córka jeździ do dziewiątki, do szkoły, dziecko wozi, no nie idzie tam po prostu dojść do ładu. Ja z tego ronda mam pierwszeństwo, on musi zaczekać. No jeżeli pan jest niech na rondzie, jeżeli pan jest na rondzie, to chcący wjechać na rondo musi ustąpić. No ale on, wie pan, ma tą prawą niby wciąż wolną, a ta prawa to jest prawo na basen, nie? I on już jest na tej drodze i nagle chce jechać do Święciechowy, czyli ten jest winny, jakby powiedzieć, powinien ustąpić ten z miasta, nie? Który jedzie. No ten, który jedzie od miasta, powinien ustąpić temu, który jest na rondzie. Tak mnie uczono. Oczywiście, ja też tak myślę. Być może jest jakaś, nie wiem, czy państwo macie jakąś inną wykładnię, bo moim zdaniem to jest dość logiczne. Logiczne jest, tylko że mówię, jak ja jadę, muszę poczekać, aż on
się zdecyduje i przede mną wjedzie zahamować i jedzie sobie do Święciechowy. Teoretycznie tam, to no. On nie ma co się decydować, bo on po prostu musi ustąpić miejsca. A no, że no, wlatuje no. Na lądo, bo myśli, że pan pojedzie prosto na wiadukt. Tak, do Święciechowy, to, do Święciechowy ja myśli, że jadę, a ja chcę jechać na Baszkę. Aha, w ten nie? sposób, że pan musi odbić na prawo. No tak czy inaczej... rozumiem, oni wjeżdżają, samochód... już pomyślą, że ja jadę prosto do Święciechowy i oni też, nie? Trzeciego pasa na tym lądzie nie dołożą, raczej specjalnie rozumiem. Dla zjeżdżających tutaj od razu na zatorze, bo to jest na basen to właśnie nie ma po co jechać, ale... Ale tam pod wiadukt do kościoła można jechać. Do kościoła choćby. Rozumiemy się, o co chodzi. Absolutnie, o co chodzi, tylko teraz powiedzcie, szanowni specjaliści od ruchu drogowego po drugiej stronie. Bo tam na tym rondzie każdy troszkę kłopotów jest. Dobra, fajne, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, klasyka. Na wiadach tak to jest, że ten, który wjeżdżasz, powinien ustąpić niezależnie od tego, co ten na rondzie będący uczyni. Ale... może państwo macie jakiś pomysł, co tam zrobić? Właśnie są tylko dwa ronda, które mają pierwszeństwo dla tych, którzy wjeżdżają. Rozwin tę myśl. I jedno to jest rondo wewnętrzne na osiedlu przy Grunwaldzkiej, a drugie gdzieś na Zatorzu ponoć jest takie. Ale to są takie stare ronda, które... Gdzie jest pierwszeństwo dla tych, którzy wjeżdżają? Ci, którzy są na rondzie, muszą ustąpić? Tak. Tak? I tak uczono mnie na kursie. I tam jest jakiś znak? No właśnie nie ma znaków. No to nie wiem, jak cię uczono. Bo gdyby były znaki, ja się z tobą, boję się z tobą jeździć w tym momencie. No to zaznają się może z tym. Jakieś wyjątkowe ronda, takie kosmiczne. Dobra, odbieramy kolejny telefon. No już nie odbieramy, bo się ktoś nie zdecydował. Okej, 65 5 29 5 5 29. Proszę bardzo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, moje uszanowanie. Witamy. Ja odnośnie tego telefonu pana, który przed chwilą dzwonił o tym rondzie, które się zjeżdża z wiaduktu. Ja myślałem, że te wszystkie ronda, które są wylotowe na Głogów, to zostaną nazwane rondami idiotów. I każde tam tego idiotę, co wymyślił, to rondo zdjęcie i opis. Przecież ja kiedyś też jechałem, jestem zawodowym kierowcą. Jechałem od Wschowy, skręcałem tutaj tak w stronę basenu, facet zjeżdżający z wiaduktu to nie wiedział, czy ma mnie przepuścić, czy ma mnie ominąć prawą, czy lewą stroną. On nie wiedział, co on ma zrobić. Przecież na skrzyżowaniach taki jeżdżący musi w ciągu jednej sekundy wiedzieć, kto ma pierwszeństwo, jak się zachować i tak dalej. Tam nie wiadomo nic. Wiadomo tylko, że jest rondo, pas zjazdowy w prawo. Przecież tam było tyle miejsca, że tam można było 4 pasy porobić. Nie porobiono nic. Porobiono drogę wyjazdową czy wjazdową do Leszna, gdzie z tej drogi to wynika, że będą 1000 rowerów jeździć, 1000 pieszych i 2 samochody, bo tak tą drogę zrobiono. Mhm. To po prostu kretynizmy muszą zniknąć z tego miasta, bo tu jest bardzo dużo takiego czegoś. Czy to nie ma jakiejś konsultacji społecznej, czy co, tylko jakiemuś durniowi, co siedzi w nosie, grzebie, coś się wymyśli i klepią takie bohomazy potem. Nic nie wiadomo i dochodzi do wypadków. Także dziękuję, pozdrawiam, dziękuję miłego dnia. Dziękuję panu bardzo. O co państwo myślicie? Mówię, czy na przerobienie ronda możemy liczyć? Tam chyba miejsca nie Szczerze, było na to, żeby było więcej. Wątpię. Z tego, co słyszałem. Kochani, dojeżdżacie do ronda. Samochód jest na rondzie i ja nie wiem, czy on na pewno mi skręci, tak? Czy on mi nie skręci. Czasem kierowcy sygnalizują kierunkowskazem, ale czasem nie. A niektórzy migaczem, wiesz, bo to mają niektórzy migacze, niektórzy kierunkowskazem. A w niektórych typach samochodów nie ma nawet migaczy, z tego co wiem. A to są te samochody takie często czarne. Z bawami. Odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry, nie ma. 65 5 29 5 5 29. Zobaczymy, może kto teraz. Halo? Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie drogi Gołanice-Leszno Włoszakowice. Tam dzwonił niedawno pan, który mówił, że trzeba zrobić znak stop. Owszem, zgodzę się, może i ten znak stop coś pomoże, ale też niech inni kierowcy zwrócą uwagę na znaki, które
są z, jadą z Odleśna, jest znak 60 przed krzyżówką i rzadko który zwalnia, i tak samo jest znak 60 jadąc od Włoszakowic do Leśna, i tam też rzadko który kierowca zwalnia do 60 km na godzinę. Tam bardzo często jest tak, że samochody pędzą, a żaden nie zwalnia, a później, że są wymuszenia. I do tego chciałabym jeszcze jeden temat poruszyć. Chodnik w Krzycku Małym od cmentarza do Krzycka Wielkiego jest strasznie zaniedbany, jest trawa na nim, do tego żywo podrośnie i jest bardzo mało przejścia. Chodnik w Krzycku Małym do Krzycka Wielkiego, czyli tam przez przejazd i tak dalej, tak? Tu jeszcze od, zaczynając od cmentarza w stronę Krzycka Wielkiego. Mhm. Tam jeszcze nie ma przejazdu, do przejazdu jest jeszcze kawałek. Kawałek jest, dalej, czyli do tych zabudowań, tak, które tam są. Tam jest taki pusty, tak, tam jest parking przycmentarny, z tego co pamiętam, tak? Tak, tak, tak. Okay. I za cmentarzem w stronę Krzycka Wielkiego jest do tam... Wykuszenia. Właśnie taki bardzo zaniedbany chodnik, nie wiem do kogo on należy, czy to... Znaczy droga jest na pewno powiatowa, natomiast myślę, że pobocze także należy do drogi powiatowej, ale to oczywiście przy okazji rozmowy w sprawie ewentualnego stopu z Krzycka poprosimy o wykoszenie. Ostatnio tam wykaszali coś, gdzieś tam ich widziałem, nawet chwaliliście ich państwo na antenie, że tak ładnie wykaszają w powiecie. Znaczy oni pewnie wykosili żywopłot, ale nie posprzątali tego, co jest na ziemi, na chodniku, typowo na samych płytkach chodnikowych. A, i po prostu jest zielono, tak leży, tak, to siano, tak, siano bardzo, takie bardzo trawa mokre. Nachodzi. Dobra, no, okej. To już chyba raczej błoto teraz. No takie właśnie jesienne siano. Bardzo dziękujemy, bardzo. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiamy, do widzenia. 65 529 5529. Co tam jeszcze państwo ciekawego zaobserwowaliście? Co do tej 60-ki? No coś jest na rzeczy. No, droga ładna, prosta. A tam często przy cmentarzu stoi policja, w związku z tą 60. A to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby bardzo fajnie oni tam stali. Tak. Może... Ale to przy okazji jeszcze, jak już zjeżdżamy do Gołanic, to tam zauważcie, że tam jest 30 też i tam policja też się lubi stać, bo przez całą miejscowość prawie, że jest 30 na godzinę. Przez miejscowość Gołanice. Ale tak, przez Gołanice nie można jechać szybciej. Tam się jedzie i podziwia widok. Tak, no właśnie. Odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał nawiązać do telefonu pierwszego pana, który pytał odnośnie przepisów dotyczącego ronda żydówki na Święciechowe. Oho. I wydaje mi się, że bardziej chodziło temu panu o to, że przy zjeżdżaniu z tego ronda można jechać na wprost na Święciechowe albo zająć pas do skrętu w prawo na Akwawit. Jest... I to w przypadku, kiedy kierowca zjeżdżający na ten prawy pas na Akwawit rozmyśli się i chce zająć prawy nagle w lewo. Mhm. I ten pan zastanawia się właśnie, jak się zachować. Tak, on chce jechać w prawo, a ten mu z tego pasa prawego chce, tak, jechać w lewo. Zajeżdża w lewo. No ewidentnie osoba, która ma, która zmienia pas, musi ustąpić pierwszeństwa, a zjeżdżając z ronda, czy na skrzyżowaniu, gdzie skręcamy na drogę, w której jest kilka pasów, mhm, powinniśmy albo możemy zająć od razu docelowo pas, na który chcemy jechać, a nie ten najbliższy. Mhm. Kiedyś było tak, że się zajmowało ten całkowicie skrajnie w prawo, a dopiero potem można było zmieniać pas. To się zmieniło wiele lat temu. Ja jak zjeżdżam z wiaduktu i chcę jechać w Wolińską, to rzeczywiście zjeżdżam na lewo, na lewy pas. Tylko że tam jest to rondo tak rozrysowane i tu się zgadzam w 100% z kolejnym panem, który powiedział, że to jest absurd, bo tam to rondo jest absurdem. No na siłę je tak rozrysowano. Oczywiście ona jest jak najbardziej zgodna z przepisami i tak dalej, powinniśmy umieć na nim jeździć, ale ona rodzi wiele kontrowersji, bo ona jest źle tam rozrysowane. Nie idzie zająć tego pasa tak w dosłownym tego słowa znaczeniu, żeby nie przeciąć linii przerywanej. Aha. Jak ktoś się uprze, to bardziej po dużym pójdzie, o tak powiem, po żudlowemu. Aha. I zanim od razu wcześniej przed nami. No i tam właśnie to rodzi dużo kontrowersji. Czyli ono jest mało intuicyjne po prostu. Tak jest. Okej, dobra, dziękuję bardzo, ale słyszą państwo tutaj to, co powiedział pan słuchacz. Jeżeli macie zamiar zmieniać pas, to zawsze musicie ustąpić miejsca temu, kto na tym pasie już jest. I myślę, że to jest chyba taka zasada dosyć zdrowa, chyba. Mamy kolejny telefon, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, w sprawie też tego ronda można? Mhm. Można, proszę. No, wie pan co, panie redaktorze, no dla mnie tam jest, trochę mi się w ogóle z tej dyskusji chce śmiać, bo to jest tak oczywiste. Jadąc od Strzyżewic, ma pan znak wyraźnie mówiący o tym, że jak ktoś chce skręcić w lewo, w domyśle to jest na Święciechowe, bądź też na ten były basen, na Zatorze, no, to musi zająć lewy pas, tak? Jadąc od Strzyżewic. Są strzałki, jadąc,
Tak, a jadąc na wiadukt może lewe bądź prawe. I teraz tak, jeżeli ja wjeżdżam na lewy pas, czyli tak zwany wewnętrzny na rondzie, to zjeżdżając z tego ronda, to jest rondo dwupasmowe, tak? I przepisy mówią jasno i wyraźnie, że osoba, która zmienia pas ruchu, a to jest po prostu zmiana pasa ruchu, bo na rondach, na którym są dwa pasy, można zmieniać pas ruchu. To nie jest zabronione. Ale przepis mówi wyraźnie, osoba zmieniająca pas ruchu musi puścić osobę, która jest na tym pasie ruchu. I ja tu nie wiem, czym jest problem. Bo to są jakieś sztuczne problemy. Natomiast jeszcze jedno, osoba, która zjeżdża, może zająć pas, który mu pasuje, czyli dowolnie on może zjechać i na basen, i na ten, tylko musi puścić osobę, która jest na tym pasie zewnętrznym, bo on zmienia pas ruchu. A mi się wydaje, że na tym rondzie to jest inny problem. Większy jeszcze. Ja akurat za to, że dość często tamtędy jeżdżę, że osoby, które wjeżdżają od ulicy Wolińskiej, nagminnie, nawet bym powiedział 90% osób, które jedzie od Wolińskiej na wiadukt, zajmuje sobie prawy pas ruchu, a tam wyraźnie strzałki mówią, że prawy pas ruchu mogą zająć tylko osoby, które jadą na wprost, czyli na tak zwane zatorze B. A 90% kierowców zajmuje pas prawy i jedzie sobie na wiadukt. Ja powiem panu jedno, ja Bogu dziękuję, że wreszcie tramwaje nie jeżdżą, nie? Bo to dopiero by były kabaret, jakbyśmy jeszcze tu mieli tramwaje, bo no nie wiem, ja mieszkałem 6 lat w Poznaniu, poruszałem się samochodem po tym Poznaniu i nie miałem żadnych problemów. A tam jest dużo gorzej. Ja po prostu, widząc to, co leszczyniacy jeżdżą, no to strach się bać. No. I mówię, Bogu dziękować, że tramwaju nie mam jeszcze. Albo, tak, albo tak jak we Wrocławiu, gdzieś te tramwaje na tych wąskich ulicach. Albo we Wrocławiu, dokładnie. No, dobrze, bardzo panu dziękuję. Ja, no myślę, że też jest problem, jak ja jestem na wewnętrznym pasie i chcę zjechać na Wolińską, a w tym momencie ktoś z wiaduktu, który no, widzi, że ma wolny pas i już wjeżdża na ten wiadukt, nie? I tu się pojawia problem, bo on na przykład chce jechać na Wschowę. To znaczy, wie pan co, zgodzę się z panem, bo jeżeli, znaczy inaczej, jakby tam ktoś jechał tę przepisową 50, to myślę, że nie jest taki problem, no ale no, problem jest inny, że tam niektórzy to mi się już wydaje, że są pozaleczne i mają 90 zjeżdżając z wiaduktu. A to już jest ten problem. Insza, nie? Inszość. Tak. Zmieniając ten pas ruchu, możemy nie zdążyć, nie? Jasne. Bardzo panu dziękuję. Ale przepisy są naprawdę bardzo klarowne i tu nie ma żadnych wątpliwości. Dobrze, dziękuję. Ja się dziwię, że ktoś, kto ma prawo jazdy, jeszcze tu się zastanawia nad tym. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam. Miłego dnia panu życzę. No, tramwaje właśnie, albo trolejbusy. Trolejbusy byłyby bardziej wskazane. Ale wiesz, taki trolejbus to też nie wiadomo. Ludzie by przyjeżdżali do Leszna zobaczyć, jak trolejbus wygląda. Gdzie ja widziałem trolejbusy? W jakimś mieście widziałem na pewno. Nawet niedawno chyba. Co teraz? Mamy przerwę po prostu, bo rzeczywiście żeśmy się troszkę rozgadali, więc za 2 minutki wracamy. Czy tym razem znowu się wybierzemy na rondo? O tym się przekonamy za chwileczkę. Mamy telefon już. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Wybierzemy się na rondo jeszcze raz, bo nie przepraszam. Z przyjemnością. Szanowny panie redaktorze, bo ja nie wiem, czy dobrze pana zrozumiałem. Na rondzie, na którym nie ma oznakowań, proszę sprawdzić, nie? Ale pierwszeństwo mają osoby, które i pojazdy, które znajdują się już na rondzie. No. No ja tak mówiłem. A tu kolega Grzegorz tylko mówi, że jest jakieś jego zdaniem rondo, gdzie wjeżdża... Przepraszam, ja się dawno temu gdzie uczyłem... Gdzie jadący po rondzie ma ustąpić pierwszeństwo. Ja się dawno ja temu nie uczyłem... Ja nie wiem, gdzie on się uczył. U nieżyjącego już instruktora. A ty się furmanką uczyłeś jeździć. Tak, furmanką. Panowie, bo ja też jakby ze swojego punktu widzenia, w czym istnieje problem, jeżeli chodzi o jazdę na rondach. Mnie uczono, i państwo pewnie też, że jazda na rondzie jest jazdą na wprost po okręgu. Zatem, jeżeli mam jeden znak, mówiący o dwóch pasach ruchu, które jeden z nich mogę jechać w lewo albo na wprost, drugim mogę jechać na wprost albo w prawo, to znaczy, że obydwa pasy służą do jazdy po okręgu w nieskończoność. Dopóki jeden z pojazdów, i teraz tak, wewnętrznym pasie, nie zechce zmienić pasa ruchu, bo to najpierw musi uczynić i musi wtedy ustąpić pierwszeństwa, a drugi nie zechce zjechać. No. Mnie tak uczono, stąd wynika to nieporozumienie, czy na prawym pasie można jechać, pomijając zjazdy, czy też nie. Aha.
tu. Czy na prawym pasie można jechać, omijając zjazdy? O, już, tak. Już pana rozumiem. Tak, jestem na prawym pasie i czy ja muszę zjechać, czy mogę jechać dalej, tak? Oto i szczerze mówiąc, jako już długoletni kierowca, ja mam też tam wątpliwości, bo, ale to nie ze względu na znaki, bo ja uważam, że z obydwóch pasów mogę na przykład ze Święciechowy jechać sobie na wiadukt. No. Bo jadę na rondzie na wprost. Ale tutaj, pan słuchacz mówił właśnie ten problem, że jadąc od Święciechowy, przepraszamy tych, którzy są spoza Leszna, bo oni teraz może nie wiedzą, o czym my mówimy. Jadąc od Święciechowy, jestem na prawym pasie i ten niby prawy pas, tak chyba nawet na Szczałkach jest rozpisywane, jest do jechania albo na Strzyżewice, albo na to zatorze południe. Nie? Ale nie wiem dlaczego, bo tam nie ma znaku na Strzyżewice, tylko jest znak na wprost. A tłumaczę jeszcze raz, pasy na rondzie są dwa i obydwa służą do jazdy na wprost. Tylko, tylko tyle, że na rondzie. Są ronda turbinowe, które wymuszają zjazd z ronda, ponieważ są w pewnych momentach znaki poziome, uniemożliwiające jazdę na wprost, bo są jakby wykluczone z dalszej jazdy. No, ale to nie jest. Ale to proszę, bo ja też nie jestem w 100% pewny, także jeżeli wprowadzam w błąd, to nie tyle, że wprowadzam w błąd. Ja zasiewam ziarno niepewności, skąd istnieje pewne przekonanie wielu kierowców, że z obydwóch pasów mogą jechać w lewo. Sam uważam, że z obydwóch pasów mogę jechać w lewo. No ponieważ nie mam... Jazda na rondzie jest jazdą na wprost w ruchu okrężnym. Tak się to kiedyś dokładnie nazywało. I dopóki nie mam wyraźnie wydzielonego pasu, że muszę zjechać, tak jest na niektórych rondach. Są po prostu ronda turbinowe, gdzie mi zakazują w pewnym momencie, muszę zjechać ze środkowego pasa i mnie wyrzuca na prawy, tak zwane ronda turbinowe. No dobrze. I żeby jechać dalej w lewo, muszę włączyć kierunkowskaz i znowu zająć lewy pas na rondzie. Okej, dobrze. Powiem tak, przy poniedziałku o tej porze nadajecie mi takie tutaj dzisiaj pytania. Mi się po prostu mózg klasuje. Ronda. Ja nie uważam, że kierowcy popełniają jakiś tam wielki błąd, ponieważ błąd wynika z tego, że wprowadzono rondo przy akurat tamtej organizacji ruchu, które sieje dużo niewątpliwości wokół kierowców. Tak, i albo powinno faktycznie nas się co jakiś czas szkolić, i wysyłać na jakieś chociażby testy z znajomości ruchu, kodeksu ruchu drogowego, jak się to nazywa. Natomiast sam fakt tego ronda nie przysparza na pewno, nie ułatwia jazdy kierowcom. Właśnie ze względów na wiele czynników. Po pierwsze, możliwość zmiany wyjazdu z ronda i zajmując konkretny pas, wjazdu na rondo i zajęcia odpowiedniego pasa na rondzie, dojazdy na wprost. Tak mówi przepis, obydwa pasy służą do jazdy na wprost na rondzie, ale w ruchu na okrężnym na wprost jeździ się w kółko. No dobrze. Ojejku, ja po prostu tutaj wizualizacje sobie takie robię, że normalnie aż mi się... Dziękuję, pozdrawiam. Ja sobie otwarłem od razu zdjęcie tego ronda i to, co pan mówił, wszystko pięknie widać. No, ale z poziomu gleby... Z góry. Jeszcze powinieneś tam mieć takiego drona, który ci mówi, jak masz jechać. Mamy telefon. Zresztą, komu te światła przeszkadzały? No? Odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dzwoniłem jakiś czas temu odnośnie tego przejścia w Dąbczu i w sobotę się dowiedziałem, że kierownik Zarządu Dróg Powiatowych powiedział, że jeżeli przesunęliby to przejście koło kościoła, no to tak i tak ci, co pójdą na osiedla, będą przechodzili w tamtym miejscu, więc co to zmieni? Na pamięć. No jeżeli tak, to ja bym proponował po prostu układ, bo najgorzej jak idą idą dzieci, tam klasa idzie cała czy coś, to jak idą od kościoła, to ich widać. Ale jak przechodzą od strony parafii, tam od domu parafialnego, to tam jest bardzo słaba widoczna. Tam jest takie zagrożenie, to może by zrobili gard zwalniający, ale nie tak jak jest w Pawłowicach, że są te tylko częściowe tam na jednym pasie, na drugim, tylko tak jak się wjeżdża od Nowej Wsi w Dąbczu koło szkoły, jest całkowity na przejściu dla pieszych. I proponowałbym to zrobić może na przejściu, ale chyba trochę wcześniej wypadałoby zrobić. Albo tak samo jak jest oznakowanie. Jest, że jest 30 km na godzinę, nakaz jazdy w prawo, a przejście jest dopiero zaznaczone na samym przejściu. Czyli nawet jak tam ktoś wjeżdża, czy tego są, tak jak mówiłem, szaleńcy niektórzy, no to nawet
no logicznie myśląc powinien wiedzieć, że jest przejście dla pieszych, no ale niestety mamy ludzi i ludzi, nie? Także... Okay. Czyli gęb zwalniający przed przejściem albo wyniesione przejście. Okay. Tak, i po prostu słyszałem wypowiedzi ludzi, nie będę tego, że powiedzieli, że nie będą czekali na sądy, jeżeli tam dojdzie do tragedii. Przepraszam, że tak mówię, ale to jest opinia ludzi, którzy mówią, że sami wykonają wyrok, jeżeli tam dojdzie do tragedii. Okej, dziękuję. Przepraszam bardzo za te słowa, ale że to jest groźba czy tego, ale po prostu ludzie, przekazuję tylko co niektórzy po prostu mówią. Dziękuję bardzo. I ostatnia minuta naszej audycji, jeżeli ktoś się jeszcze dodzwoni, dzisiaj temat rond i totalnie nam zdominował audycję. I dzwoni ktoś. Ale zobaczymy, kto z tym ostatnim telefonem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam pytanie, czy oglądali Państwo może filmik na temat zachowania rowerzystów na jednym ze skrzyżowań w Leśnie? A to nie trzeba filmiku, ja to widzę codziennie. No, my to wszyscy widzimy codziennie. No. To nie jest już wykroczenie, to jest anarchia w związku z zachowaniem rowerzystów. Aha. Nie wiem, czy nie byłby czas, żeby zaprosić może z Komendy Miejskiej Policji, z drogówki jakiegoś przedstawiciela, żeby pogadankę na ten temat zrobić w radiu i w języku ukraińskim również. Bo to, co się dzieje w Leśnie, jeżdżenie non-stop po chodnikach, wszędzie, gdzie się tylko da, nawet jak chodnik ma nawet niecały metr na ulicy Narutowicza, wszędzie są rowerzyści na chodnikach i nikt nic z tym nie robi. Czas chyba by było jakoś to nagłośnić i coś z tym zrobić, bo no tragedia. Miłego dnia. Tak jest, zwłaszcza, że chyba jest trochę tak, że jak widzimy jeżdżących rowerami po chodnikach, to myślimy, że wolno i coraz więcej ludzi jeździ rowerami po chodnikach. No, teraz na razie pocieszenie, że idzie zima i pewnie będzie mniej rowerzystów. Ale, bo na chodnikach będzie śnieg. Ale może narciarze się pojawią, nie? I sanaczkarze. Tak. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze wydanie. Jutro o 9.15 kolejne, więc jak macie jakieś sprawy, gdzie chcieliście komentować, to rondo nieszczęsne czy cokolwiek, to jutro z chęcią o tym także porozmawiam. Miłego dnia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.